Cześć, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. To jest normalny samochód, całkiem normalny tuning, nie wiem. Jeździ normalnie. To... Dobra, spokojnie, to jest tuning dragowy tego samochodu. I no, jak na moje oko, jeździ całkiem w porządku. Naszym zadaniem będzie dzisiaj wziąć ten samochód dragowy na wyścig zwykły, zobaczyć czy, bo wiecie chyba, że samochody dragowe nie są stworzone do tego, żeby skręcały. Dodatkowo ten wóz ma jedną bardzo ciekawą funkcję. Żeby wam to zademonstrować, musimy zawrócić. I uwaga, trzymajcie się, bo czas start. Tak jest, ten samochód może stanąć na tylne koła przy samym starcie. Niesamowite. Ciekawe, czy da się tak jechać, że... Jeszcze raz. Jest dobra zabawa, ale wiecie co? Podejrzewam, że na wyścigu nie będzie taka dobra zabawa. Zróbmy tak o. Jedźmy. Odwrót. I na koła. Ach, nie da się, za mało trakcji. To jeszcze raz, spróbujmy tak. I tak. Jak wrzucę dwójkę, to już tak nie za bardzo chcę podnosić przód. Zobaczmy, jak to wygląda z kokpitu. Jedziemy sobie. Hamujemy. Uwaga. Shit. Ej, jak wrzuciłem wcześniej dwójkę, to ten. To jakoś dłużej go podtrzymało. Chwileczkę. O, zatrzymamy się. Nie, wydawało mi się, albo muszę jeszcze wcześniej dwójkę wrzucić. Za wcześnie chyba jeszcze. Spróbujmy. O! Trochę pojechał, trochę pojechał. A ciekawe, czy się da wjechać na inny samochód. Chociaż wątpię, to jest Forza. Spróbujmy znaleźć jakiś ten. Jakiś niski samochód i spróbuj na niego wjechać. Może ruch uliczny? No tutaj coś mamy, to jest... chyba BMW M1. Jest dosyć niskie. W sumie, kurczę, to samochód musiałby stać w miejscu, żebym tak na niego mógł wskoczyć, wiecie o co chodzi. Mówię ci, stój! Zjemy go! Kurczę, nie da się, musimy kogoś nad frontu tutaj zeżreć. Musi coś tu jechać i prosto na mnie i wtedy go ciach, zeżremy tym samochodem. Ciekawe, czy tak się da w ogóle. A swoją drogą też ciekawe, nie no, skoku dalekiego nie zrobimy. Ale może da się wjechać na jakieś dziwne tam miejsce. O, czekajcie, tutaj coś jedzie. Oni pojadą tą drogą, więc ja się tu ustawię na nich i zaraz ich zażremy. Uwaga. O, tutaj będą jechać. Się tym nie da skręcać. Za chwilę idziemy na wyścig i zobaczymy, jak pójdzie na wyścigu. Uwaga. Jop! No, co jest za... Kurde, dobra, jadą następni, poczekamy na następny. Czemu on tu nie chciał stanąć? Hamujemy. Uwaga. O kurde. Da się przejechać przez samochód, dobrze. Nikt nie będzie lepszy od mojego samochodu dragowego. Ciekawe, nie wiem jaki wyścig wybrać dla tego samochodu, może jakiś miejski czy coś. O, ale ciśnie, ile on w ogóle wyciśnie maksymalnie, nie wiem. Cztery paki chyba nie poleci. On ma, która to jest klasa, to jest S1, wątpię, żeby tutaj poleciał. Kurde, rzuca nim przy wyższych prędkościach. Zresztą, on jest wysoko zawieszony, powinien bez problemu sobie poradzić na offroadzie. O, shit! O, shit! Ale go wybiło! Dobrze, a ciekawe, czy na offroadzie stanie na ten, na tylne koła. Uwaga? Nie, za mała trakcja. Okej, chodźmy w takim razie na jakiś wyścig. Co tu by było najfajniejsze do pojechania? Dobrze, spróbujmy tego pojechać. Podejrzewam, że... Będzie masakra, bo on naprawdę bardzo ciężko skręca. Swoją drogą, ciekawy jestem, jakie DLC, jeśli chodzi o mapę, dodadzą do Forzy jeszcze później. Chciałbym, żeby to była jakaś mapa driftowa czy coś. Dobrze, w takim razie jedziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No start, ciekawe jak to na Multiku by wyglądało, taki start takim samochodem. Przy każdym starcie na tylne koła, fantastycznie, nie? Dobra, zobaczmy na wyścigu, czy dam radę w ogóle pokonać te zakręty? Nie mam pojęcia.
Jakiś Mercedes, Skyline. No jeszcze ten paskudny Skyline, niestety. Znaczy no, R30 chyba 3, tak, czy 2. Z tym bodykitem okropnym, Nismo. Uwaga! I zobaczmy, jak poradzę sobie na zakrętach. Będzie ciężko! A coś tam jadę, no! Pcham Sylwię przed sobą. Tutaj trzeba już z wyprzedzeniem te zakręty plamy. O shit! O shit! Dobra, lepiej bokiem nie hamować. Spróbujemy w ogóle tak normalnie wyhamować. Bo skusiłem odrobinkę. No, bokiem się raczej nie hamuje samochodu. Okej, muszę bardzo zwalniać się zakrętek, jak widzicie. Nie ma zmiłuj. Ale za to mogę ruszać sobie z dwójki, także easy. Lipa. Nie wiem, jak tym samochodem jeździć, ale jest bardzo ciężko na wyścigu. Na tym tuningu. Dawaj. Oh! Dobra, dotknąłem szarfy. Możemy jechać dalej. No, jest ciężko. Na pewno nie ma co się pchać tym samochodem na wyścigi online. Chyba, że wszyscy będą mieli te same samochody. Wtedy by była fajna zabawa. Do driftu raczej też słabo. Może tyłem? Ej, może tyłem będziemy jechać. Spróbujmy. Nie, tyłem też odwraca się od razu do przodu. Jezu. Zostawili mnie, dajcie spokój. Ciężko bardzo jest. Chyba, że. O właśnie, możemy spróbować cały czas na trójce jechać. O, teraz się zachowuje stabilnie dosyć. No! Może jakbym jechał od samego początku na jakimś wyższym biegu, to jakoś by to było. Zobaczcie, no teraz lata! Widzieliście to? Mało brakowało. Byłby kiss the wall od drzewa. I z trójki. Teraz działa. Także jak chcecie jechać takim samochodem, który robi wam Willy za każdym razem na jedynce, to lepiej rzucajcie od razu jakąś tam trójkę czy czwórkę przy starcie i wtedy jest spokojny. No ale nie o to chodzi w tym samochodzie, żeby był spokojny. Ja się zastanawiałem, jak taki tuning, jak samochód z takim tuningiem poradziłby sobie właśnie na zwykłym wyścigu. Jak widać, z jazdą to nie ma nic wspólnego, tak trochę. Ale coś tam nawet na trójce próbuję go podnosić. Gdyby to były zawody na ilość przejechanych metrów w Willy, to on by był mistrzem. Ale niestety, tutaj trzeba dojechać do mety jako pierwszy. No ciekawe, ile jeszcze samochodów można zrobić właśnie pod Willy w Forzie. Bo to jest taki unikatowy... Wow. To jest taka unikatowa właściwość w tych samochodach. No to tak nie powinno być w ogóle w Forzie. Zacznijmy od tego. Ktoś sobie znalazł taki tuning i zrobił. Ja go sobie pobrałem. Rzeczywiście to działa. Też możecie sobie znaleźć. Do tego samochodu. Wow! Nie wiem, czy do innych można jeszcze. Jeszcze pewnie są jakieś tam obozy w Fordzie. No i z tych samochodów tyle, że ktoś tam na pewno zrobił jakiś tuning do Willy w innym aucie. Ciężko było, chociaż dopiero w połowie wyścigu gdzieś tak odkryłem, że można jeździć na tych cięższych biegach i wtedy samochód jest bardziej stabilny. Ale on się bardzo dziwnie zachowuje. Jakby grał w jakiegoś Need for Speeda, tak... Tak to skręcanie jest takie... Z opóźnieniem jakieś, nie wiem. O, patrzcie, teraz normalnie ruszył, ale dziwnie. Popsuł się. Nie chcę już normalnie, nie chcę już ruszać jak wcześniej. A nie, już rusza, okej. Okay. Ej, czy chcecie mi powiedzieć, że białe pasy mają wpływ na to, jak my startujemy, na naszą trakcję?
Weźmy sobie kołem na biały pas. Nie, na co to mnie? Chyba nie stałem na biały. No dobra, zobaczmy. Nie, już myślałem, że Forza jest tak zaawansowana, ale jednak nie. Także, no, jeśli ktoś chce, może bez problemu zrobić sobie samochód, żeby stawał na tylne koła. Za każdym razem, ale na wyścigi, jak już pewnie się domyśliliście, taki wóz się nie nadaje. Znaczy, można pojechać, ale no... Za dużo nim nie wygracie, nic nim nie wygracie. O, teraz nie chcę stać. Czasami chcę, czasami nie chcę. Możemy mu zrobić fajne zdjęcie. Albo ujęcie z drona. Nie, z drona nie, bo wtedy ten... Wtedy nam siądzie na koło. Ja pierwszy raz coś takiego w Porsche widzę. Bez kitu. Jak to wygląda? Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.